John Kennedy powiedział, że ludzkość musi położyć kres wojnie, inaczej wojna położy kres ludzkości. Niestety do tej pory się tego nie udało zrobić, ponieważ każdego roku toczonych jest kilkadziesiąt konfliktów zbrojnych. Ale każdy z nas też toczy swoje małe wojenki. O dzisiejszej Hiroshimie, agresji i empatii powiedzmy sobie. Cześć Paweł, dzień dobry drogi widzu. Jestem w niemieckim miasteczku Bad Mergentheim, które przez blisko 300 lat było siedzibą władz zakonu krzyżackiego. Ty, Paweł, wiem, że jesteś w Japonii, dokładnie w Hiroshimie. To świetna okazja do tego, żeby porozmawiać o odwecie i agresji, które tak bardzo niszczą nasze ludzkie stado. Witaj Piotrze, witajcie wszyscy w naszym międzykontynentalnym łączeniu. Jak widać, jeżeli ludzie chcą się porozumieć, zawsze znajdą jakąś metodę. Dobrze, porozmawiajmy dzisiaj o odwecie, o psychologii zemsty, zwłaszcza, że miejsce i okazja jest niezwykła. Jestem bowiem w Hiroshimie. To, co za mną widzicie, to tak zwany memoriał pokoju. Szczątki jednego z ocalałych budynków. Ocalałych dlatego, że jest to konstrukcja żelbetonowa. Pozostałe budynki zostały zniszczone, a miasto zrównane z powierzchnią ziemi. Kilka faktów. 6 sierpnia 1945 roku pierwszy raz rzucono bombę atomową w dziejach ludzkości na to właśnie miasto. Dokładnie punktem docelowym był most w kształcie litery T. Była godzina 8:15 rano, dzieci były w szkole, dorośli w pracy i nagle losy ziemi i ludzkości zmieniły się bezpowrotnie. Szacuje się, że ogółem zginęło ponad 100 tysięcy osób. Mnóstwo z nich w tej strefie Ground Zero po prostu wyparowało. Pozostały jakieś cienie po nich na kamieniach. Mnóstwo osób doznało śmiertelnych poparzeń, a jeszcze inni umierali w wyniku choroby popromiennej. Teraz Hiroshima jest miastem pokoju, jest symbolem pokoju. Miejscem, w którym każdy z nas powinien się zastanowić, a myśląc o Hiroshimie, zawsze objąć refleksją to oto zagadnienie, jaki jest sens wzajemnej walki, wyniszczania się wewnątrz naszego ludzkiego stada. Skoro jesteś w tak symbolicznym miejscu, powiedzmy sobie o odwecie. Ale nie o takim w skali międzynarodowej, tylko o takich małych naszych wojenkach. Badania wskazują na to, że poziom przemocy wśród ludzi, czego możemy nie zauważać, sukcesywnie spada. Ale wciąż jest w nas bardzo dużo agresji i złości. Skąd to się bierze? Tak, żeby rozwikłać zagadkę odwetu, musimy zacząć od emocji. To od emocji bardzo, bardzo podstawowej. Mianowicie od złości. Razem ze smutkiem, strachem, wstydem należą nam do zbioru emocji, które określamy mianem negatywne, niesłusznie. Raczej lepiej jest powiedzieć, że są to trudne emocje. One mogą sprawiać nam trudności i sprawiają. Ale jeżeli niewłaściwie nimi zarządzimy, będą sprawiały też trudności otoczeniu. Złość razem z takim neurobiochemicznym substratem, jakim są tak zwane hormony stresu, czyli adrenalina i kortyzol, z łatwością kształtuje nasze zachowanie, o którym mówimy, że jest zachowaniem agresywnym, a więc czynimy jakieś zło innym ludziom wbrew ich woli. No właśnie, czyli to nie jest zła emocja. Jaki komunikat niesie agresja? O czym nam mówi? Rzeczywiście każda emocja niesie jakiś komunikat, można ją porównać do takiego drogowskazu na naszej linii życia. Smutek informuje nas o tym, jak bardzo ważne było dla nas to, co straciliśmy. Strach informuje o tym, że możemy być w niebezpieczeństwie. Wstyd sugeruje normy życia społecznego, które powinniśmy respektować. Z kolei poczucie winy wskazuje na złamanie jakiegoś wewnętrznego imperatywu wypływającego z naszego systemu wartości. A złość jest zastrzykiem energii przede wszystkim. Psycholodzy ewolucyjnie nastawieni skierowaliby nas tysiące lat wstecz i kazali wyobrazić sobie człowieka pierwotnego, który właśnie poszedł na polowanie, ma jakąś dzidę, jakieś narzędzie w ręce, no i nie trafia w zwierzę. Gdyby nie było wtedy złości, nie dostałby zastrzyku energii, który sprawia, że spróbuje jeszcze raz, dogoni tę zwierzynę albo po prostu znajdzie zupełnie inny sposób. Tak więc złość może mieć bardzo dobre dla nas
znaczenie i możemy pozytywnie wykorzystywać tę energię. A jak możemy złość pozytywnie wykorzystać, żeby działała na naszą korzyść? Pozytywne oddziaływanie złości albo pozytywne wykorzystanie złości widzimy w sporcie. Przypomnijmy sobie tylko na chwilkę niechlubny mecz Polski z Japonią w czasie ostatnich mistrzostw świata. Tam właśnie zabrakło sportowej złości. Kiedy ona się pojawia, wtedy walczymy tak jak na przykład drużyna w Chorwacji z Anglią i wygrywamy, mimo że wszystko wskazuje na jakąś klęskę. Dzięki złości jesteśmy bardziej odważni i bardziej skłonni do działań ryzykownych. Oczywiście tego typu działania są też obecne w biznesie, także w innych sferach. Pamiętam, kiedy pisałem moją pracę magisterską i pisałem zakończenie, zapomniałem, że jest bardzo ważna zasada Ctrl S twoim przyjacielem jest i po prostu nie zapisałem tego pliku. Byłem w totalnej złości, napisałem dwa razy szybciej i mam wrażenie, że dwa razy lepszy tekst. Każdy menadżer wam zresztą powie, że najlepiej pracuje człowiek lekko wkurzony. Chodzi o to, żeby nie przejść tej granicy optimum, bo wtedy złość już nam nie pomaga, ale zaczyna działać destrukcyjnie. Możemy postradać zmysły i zupełnie może nas oślepić. Jak to się dzieje, że ta złość, która może nieść dobre skutki, przemienia się w agresję? Dobrze, zajmijmy się związkiem między złością a agresją. Kluczowe znaczenie ma tutaj prowokacja. Jak się okazuje, w takich interakcjach międzyludzkich najczęściej prowokator nie wie, że zainicjował epizod agresji. Jest to tak zwana hipoteza trójkąta. Druga osoba myśli, że została zaatakowana, a więc jest w pozycji ofiary. No i cóż, przechodzi do kontrataku. Ale pierwsza osoba nie wie, że to jest kontratak. Myśli, że została właśnie zaatakowana. Nie wiem, to może być słownie. Czasami zdarza się, że dochodzi do rękoczynów i innych epizodów agresywnych. Dobrze o tym wiem. A więc mamy nagle rywalizujących ze sobą dwa podmioty, dwie osoby i każda z nich myśli, że jest ofiarą. I to jest pewien dramat. Co jest istotą spirali odwetu? Co się dzieje w momencie, kiedy emocje biorą górę nad rozumem? Zapalnikiem reakcji odwetowej jest poczucie obniżenia własnego statusu w wyniku ataku drugiej osoby. I teraz chodzi o to, żeby te statusy wyrównać, na przykład poprzez zaatakowanie i ugodzenie drugiej strony. Do tego dochodzi jeszcze gra, w którą my ludzie uwielbiamy się bawić, mianowicie gra w moje lepsze albo moje na wierzchu. W kłótni, w różnego typu dyskusjach chcemy postawić kropkę nad i, mieć ostatnie zdanie, ale ta zabawa zazwyczaj nie ma końca. Pięknie pokazał to Steven Spielberg w filmie Monachium, gdzie widzimy wywiad izraelski, który osoba po osobie eliminuje, krótko mówiąc, zabija Palestyńczyków, którzy dopuścili się krwawego zamachu w czasie olimpiady w Monachium w 1972 roku na zawodnikach z Izraela. Piękna jest puenta tego filmu i przesłanie, i jakaś taka przestroga dla nas, kiedy jeden z bohaterów mówi, że to wszystko w ogóle nie ma sensu, ponieważ jeżeli my zabijemy tamtych, na ich miejsce przyjdą jeszcze ostrzejsi. Wtedy oni zabiją naszych, a na nasze miejsce przyjdą jeszcze silniejsi i ta walka nigdy nie będzie miała końca. Znajomy profesor opowiadał mi taką opowiastkę. Bił się Janek z Szymkiem. Janek wybił Szymkowi 10 zębów, a Szymek Jankowi 15. Kto wygrał? Obydwaj przegrali. Szkoda, że rzadko patrzymy na sytuacje konfliktowe właśnie w ten sposób, pomimo tego, że wszyscy uważamy się za ludzi moralnych. Myśląc o odwecie, zazwyczaj myślimy o zachowaniach innych osób, ale to dotyczy nas wszystkich, ponieważ wszyscy ulegamy pokusie odwetu, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy moralnymi ludźmi. Zresztą mówi się o tak zwanej luce moralności, która polega na tym, że jeżeli my zadajemy komuś krzywdę, to uważamy, że ona jest usprawiedliwiona i nie jest mocna. Jeżeli ktoś nam zadaje cierpienie, to zazwyczaj uważamy, że nie jest ono usprawiedliwione i jest bardzo mocne.
W jednym z eksperymentów osoby działały w parach i ich zadaniem było naciskanie palca drugiej osoby z taką siłą, jak ona to przed chwilą zrobiła. Okazało się, że po 8 turach siła nacisku była 18 razy wyższa niż na początku, mimo że osoby myślały, że naciskają za każdym razem z taką samą siłą jak poprzednik. Co możemy zrobić w takim razie w naszym życiu, żeby nie dać się agresji, żeby jej unikać, żeby nie dać się wplątać właśnie w tę dziwną grę? Tak, no i najważniejsza sprawa, co możemy zrobić, żeby tego typu zachowań było jak najmniej na świecie? Po pierwsze, musimy unikać prowokacji. Jest taka zasada Krav Maga, izraelskiej sztuki walki. Może zilustruję przykładem. Pytanie jest następujące. Co byś zrobił, gdyby nagle w ciemnej ulicy w środku nocy otoczyło cię 5 drabów? Pewnie przychodzi ci do głowy, nie wiem, jakaś rozmowa z nimi, może wykonałbyś jakąś sztuczkę. A mądrość polega na tym, a co ty robisz w środku nocy w takim miejscu sam, bez broni i bez umiejętności walki? Najważniejsza sprawa to unikać prowokacji. Odpowiedź na pytanie, jak unikać agresji, jak z niej wychodzić, znajdujemy w ogólnym modelu agresji. Zgodnie z nim zachowania agresywne są kształtowane ze względu na 3 ważne czynniki. Są to nasze przekonania dotyczące drugiej osoby, tego, czego ona od nas chce. Jest to pobudzenie oraz emocje, złość, o której już wcześniej mówiłem. Jeśli mówimy o tym czynniku poznawczym, istotną rzeczą, która bardzo pomaga wyjść z agresji, zamienić rywalizację w kooperację, jest dostrzeżenie tego, że wiele rzeczy nas łączy, że potrafimy się wznieść poza jakieś takie codzienne animozje, wyjść na wyższe piętro, na którym kompletnie nie ma między nami żadnego konfliktu. Ba, jest łączność interesów. Rodzice mogą wyjść na poziom opieki nad dzieckiem. Pracownicy różnych departamentów mogą wejść na poziom dbania o dobro firmy i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie wyjść ponad. To zresztą każdy z nas pewnie współpracuje z wieloma osobami, z którymi natychmiast by się pokłócił, gdyby doszło do rozmowy na temat na przykład religii, przekonań politycznych czy orientacji seksualnej. Nie bez kozery te tematy omija się w pracy grupowej. Po to właśnie, żeby możliwa była współpraca w zupełnie innej przestrzeni, na zupełnie innym psychologicznym terytorium. Jednak czasami są sytuacje, kiedy nie da się uniknąć konfrontacji, na przykład z szefem, partnerem, klientem czy znajomym, i musimy sobie wtedy jakoś radzić. No właśnie, jak? Rzeczywiście nie jest możliwe unikać wszelkich prowokacji, na przykład w takich codziennych interakcjach, ale tutaj w sukurs przychodzi nam myśl Williama Jamesa, jednego z prekursorów światowej psychologii, który nauczał, że prawdziwa mądrość polega na tym, żeby wiedzieć, na co nie zwracać uwagi. Chodzi o kształtowanie w sobie takiej zbawiennej nieuważności, którą mają ludzie, którzy już wiele przeżyli, ludzie mądrzy, którzy potrafią puścić mimo uszu pewne uwagi, a czytając różnego typu komentarze w internecie, jakiś rodzaj hejtu, po prostu zostawiają to, idą dalej, bo wiedzą, że problem ma ta właśnie osoba, która zachowuje się w ten sposób, a nie oni jako obiekt ataku. W książce Animal Rationale, którą napisałeś razem z Łukaszem Bożyckim, podajecie przykład rybki błazenka, znanej z filmu Gdzie jest Nemo, która jest świetnym przykładem tego, jak agresję można zamienić we współpracę. Dobrze, że przywołałeś przykład błazenka. Ta malutka ryba współpracuje z ukwiałem, który ma parzydełka, i w zasadzie one chronią go przed całą fauną oceaniczną. Błazenek to jest niewyjaśnione zagadnienie od strony biologicznej. Jest w stanie przedrzeć się przez te parzydełka, ten jad mu nic nie robi. On uzyskuje genialną ochronę dzięki temu i mogą sobie razem z ukwiałem współpracować i kooperować. Zmiana spostrzegania jest niewątpliwie bardzo ważna. Lecz co z emocjami? Co robić, kiedy czujemy narastającą frustrację i złość? Emocjami, nawet trudnymi, można zarządzać, zwłaszcza złością i tym pobudzeniem, adrenaliną i kortyzolem. Wiele osób sugeruje, żeby brać udział w różnego typu ćwiczeniach
fizycznych, żeby trochę pobiegać. Ja rekomenduję żonglowanie. Żonglowanie jest genialne, ponieważ wykonując różnego typu proste triki, musimy wyłączyć nasz system poznawczy, zharmonizować ruchy. Odpoczynek dla umysłu i dla ciała. Ale świetną sugestię dają też mnisi buddyjscy, którzy sugerują, żeby chodzić w specjalny sposób. Mianowicie, żeby zsynchronizować oddech z stąpaniem po ziemi. I na przykład robić tyle samo kroków, kiedy wdychamy powietrze i tyle samo, ile wydychamy. Zazwyczaj, kiedy wydychamy powietrze, będzie to mniejsza liczba kroków, na przykład 2, a kiedy wydychamy, większa, na przykład 3. To niezwykle proste i bardzo skuteczne ćwiczenie. Po prostu spróbujcie, zobaczycie, jak się poczujecie. Niezwykły jest ten rodzaj harmonii, która pojawia się już po minucie i po dwóch. Hormony stresu rozchodzą się jakoś po ciele, a złość opada i pozwala nam zacząć myśleć i podejmować słuszne decyzje. Jak wiadomo, w złości lepiej nie odpisywać na maile, lepiej nie starać się być mistrzem ciętej riposty, bo jednooki jest tylko wśród ślepców królem. A co z empatią? Gdzie jest miejsce empatii? Świetnie, że wspomniałeś o empatii. Wróćmy do Hiroshimy. Bombę atomową skonstruowali najinteligentniejsi ludzie na świecie. Nie zapominajmy o tym. Na zlecenie najbogatszych zrobili to najinteligentniejsi. Nie ludzie o największym sercu, kierujący się troską o innych. Pewnie jakoś sobie racjonalizowali całą sytuację, że chodzi przecież o zakończenie wojny, ale dokładnie wiedzieli, jakie zniszczenia uczyni zrzucenie tak ogromnej masy energii, uwolnienie tak ogromnej masy energii. Słyszałem, że w duńskich szkołach rozpoczęto zajęcia, w szkołach podstawowych zajęcia z empatii. To dobry sygnał. W naszych szkołach raczej nie można się tego nauczyć. Lepiej robić to w domu. Tutaj rodzice powinni być oczywiście przykładem. W wielu religiach czy starożytnych mądrościach jako receptę na krzywdę podaje się wybaczenie, które często przychodzi z ogromnym trudem. Jesteśmy zdolni do wybaczania i to jest piękne. Tu nieopodal tego Memoriału Pokoju jest miejsce, które upamiętnia całe wydarzenie, to tragiczne wydarzenie. I jest niezwykle przejmujący film. Mianowicie jest to dialog między mamą a chłopcem, który następnego dnia ma iść do szkoły. Patrzą w rozgwieżdżone niebo, rozmawiają o przyszłości, razem marzą. Chłopiec mówi, że będzie lekarzem po to, żeby pomóc wyzdrowieć starszemu bratu swojej mamy. Następnego dnia dziecko idzie do szkoły i nigdy nie wraca. W tym mauzoleum, w tym miejscu pamięci nie ma w ogóle ani jednego zdania, ani jednego przytyku w kierunku społeczeństwa amerykańskiego. W ogóle w całej Hiroshimie można spotkać mnóstwo amerykańskich turystów. Wszyscy są wobec siebie bardzo mili. Gdzieniegdzie wiszą amerykańskie flagi, można jeść hamburgery i słuchać muzyki zza oceanu, tylko zza tej strony oceanu. Ludzie żyją w jakiejś harmonii i to jest niesamowite. Mam znajomego, który zamieszkał w Serbii po wojnie na Bałkanach, równie tragicznej, i opowiadał mi, że poznał tam dwa typy osób. Albo ktoś zabił kogoś na wojnie, albo komuś zabili członka rodziny. I mówi, że w niebotycznie lepszej sytuacji są ci, którzy reprezentują ofiary, ponieważ oni mogą wybaczyć, natomiast oprawca może tylko czekać na wybaczenie, które uwolni go od tego czynu, który przez całe życie będzie się za nim ciągnął, powodując wcześniej czy później poczucie winy. Bardzo dziękuję, Paweł, za tę międzynarodową rozmowę. U mnie też jest bardzo gorąco. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w takiej formie sobie porozmawiać. Podsumowując, zakończę słowami Sun Tzu, że wojna wygrana to wojna niestoczona. Pozdrawiam. Dziękuję i ja za tę rozmowę. Jest bardzo gorąco, nie wiem, chyba 40 stopni. Ale temat też jest gorący i myślę, że być może uda nam się zrobić jeszcze jedno międzykontynentalne łączenie i porozmawiać na zupełnie inny temat. Odpoczywaj tam w Niemczech, w Europie. Do usłyszenia. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam Was.